Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i nasi mili goście, przed nami święta Bożego Narodzenia i czas Nowego Roku. Kończy się rok 2020, rok absolutnie wyjątkowy dla nas wszystkich. Czas pandemii, czas niepokoju o to, co będzie z naszym zdrowiem, zdrowiem naszych najbliższych, z losami naszych firm, przedsięwzięć, planami. Przede wszystkim chciałbym Państwu podziękować za całe to dobro, które było naszym wspólnym udziałem w tych trudnych miesiącach. Będziemy przeżywali święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok z obostrzeniami, w trudnych warunkach, w ograniczonej ilości kontaktów. Mimo to, bądźmy bliscy sobie. Bądźmy dla siebie dobrzy, szanujmy się nawzajem, życzmy sobie wszystkiego, co najlepsze dla nas osobiście, dla naszych najbliższych, dla wszystkich tych, którzy są wokół nas. Składam te życzenia Państwu w najlepszej wierze i z dobrego serca. Niech święta Bożego Narodzenia przebiegną pogodnie, w rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok niech będzie rokiem dobrym. Liczymy, choćby ze względu na pandemię, że będzie rokiem lepszym. Życzę zdrowia, życzę pogody ducha, życzę dobrych relacji, życzę powodzenia w pracy, w biznesie. Wszystkiego najlepszego. Święta Bożego Narodzenia. W tym roku obchodzimy je w wyjątkowej sytuacji. Nie możemy się spotkać w szerszym gronie, ale za to możemy przeżywać je bardziej duchowo niż zawsze. Dlatego sądzę, że jeżeli obudzimy w sobie nadzieję na lepszą przyszłość, na wszystko i podzielimy się tą nadzieją drogą serca, to osiągniemy sukces niebywały, jak w tak trudnych warunkach, które nastąpiły w tym roku. Dużo zdrowia życzę Państwu, wspaniałych przeżyć i kontaktu z najbliższymi wszelkimi możliwymi drogami. Również tą drogą, którą ja dzisiaj korzystam, drogą elektroniczną. Wszystkiego dobrego, kochani, dla wszystkich mieszkańców powiatu. Drodzy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zbliżające się święta Bożego Narodzenia są dniem wyjątkowym w życiu każdego chrześcijanina. W minionych latach regularnie spotykaliśmy się, by wspólnie upamiętnić ten dzień i umacniać naszą społeczność życzliwością, dobrocią oraz ciepłem. Ze względu na nasze bezpieczeństwo w tym roku nie możemy się spotkać na wspólnej Wigilii. Dzień Narodzin Pana jest dniem wybitnie radosnym, ale pamiętajmy jednak, że narodził się, by umrzeć za nasze zbawienie. Radujmy się tym dniem, ale też czerpmy naukę od naszego Zbawiciela. Pokazał nam bowiem miłość, zaufanie, ale również pokorę, której i my nabierzemy w tym trudnym dla nas czasie. Koleżanki i koledzy, życzę Wam, by te święta były pełne miłości, spokoju i bliskości z rodziną. Życzę Wam, by wydarzenia sprzed 2000 lat były nieustającą inspiracją w codziennym życiu. Życzę Wam, drodzy słuchacze, wszystkiego dobrego z okazji zbliżającego się Nowego Roku. Niech wszystkie troski i trudności przeminą.
patrzmy w przyszłość z nadzieją. Cytując księdza Jana Twardowskiego: pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko nam się rozplątało, węzły, konflikty, powikłania. Szanowni Państwo, w tym szczególnym czasie, jakim się znajdujemy, chciałam złożyć najlepsze życzenia od Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich pracowników naszego banku. Spokoju, radości, pomyślności, a szczególnie zdrowia w tym czasie, na ten rok i na nadchodzący przyszły rok. Życzymy Państwu zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Zapraszamy do korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckim.